Oglądają Państwo program Republika po południu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części naszego programu. Państwa i moim gościem jest Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panie redaktorze, zaczniemy od dzisiejszego wydania Gazety Polskiej, a tam oczywiście wydanie specjalne i specjalny wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo proszę, posłuchajmy naczytanego fragmentu tego wywiadu. Mamy bardzo realną szansę na utrzymanie władzy. Musimy być zdeterminowani i zmobilizowani. Paradoksalnie największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów. I to brak wiary oparty na dość irracjonalnej przesłance. Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy przez dłużej niż dwie kadencje. Dała sobie wmówić taki absurdalny i bardzo szkodliwy dla nas przekaz, a on nie ma żadnego potwierdzenia w historii Europy. Jest mnóstwo przykładów na wielokadencyjne rządy. Jakaś grupa ludzi dała sobie wmówić, że to się nie może udać. Taki negatywny przekaz suflują im media, jak choćby wspomniany wcześniej portal, który skazał mnie na 700 tysięcy złotych. Niestety mamy do czynienia z kontrfaktyczną rzeczywistością, serwowaną przez część mediów. I właśnie nawiążę do tej wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak mogą potoczyć się te wybory, które już przed nami, które już w następnym roku? Czy rzeczywiście ta część, która nie dowierza w trzecią kadencję, czy można ją jeszcze przekonać? Bo tutaj Jarosław Kaczyński mówił o środowisku, no też tym swoim, własnym, że to sami nawet czasami politycy PiS-u nie wierzą w tę trzecią kadencję. Jak pan redaktor to ocenia? Powiem pani redaktor, szczerze, ja należę do grupy pesymistów, ale to na swoją obronę mogę powiedzieć to, że zawsze należałem do tych pesymistów. Od 2012 roku jestem dziennikarzem i zawsze wieściłem porażkę Prawa i Sprawiedliwości. I nie inaczej jest, jeśli chodzi o przyszłe wybory, ale no, wiele razy musiałem jednak przyznawać rację, że no, jednak ulegać. No po prostu moje prognozy były brutalnie weryfikowane. Rzeczywiście jest tak, że część środowiska Prawa i Sprawiedliwości nie wierzy w zwycięstwo. Po prostu następuje, no to chyba jest też w jakiś sposób zrozumiałe, bo następuje zmęczenie materiału, zmęczenie też pewne, mam wrażenie, takie wyhamowanie zmian w kraju. No teraz bardziej w drugiej kadencji Prawo i Sprawiedliwość bardziej administruje kryzysem niż dokonuje jakichś rewolucyjnych zmian w państwie polskim. I to rzeczywiście część osób może skłaniać do tego, że żeby po prostu pomyśleć nad tym, żeby, czy też zrazić może za polityki, bo to o to chodzi. Panie redaktorze, w tym wywiadzie to jest oczywiście takie trochę naturalne zjawisko. Rzeczywiście ja się zgadzam oczywiście z Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że w Europie istnieją formacje, które rządziły dłużej niż dwie kadencje. Tyle tylko, że żadna z tych formacji nie jest formacją polską. A jest też tak, że no w Polsce w Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnym fenomenem, bo rządzi teraz ósmy rok i rządzi samodzielnie, co nie miało miejsca przez, no bo po 89 roku jest to po prostu pierwszy taki przypadek. Panie redaktorze, w tym wywiadzie są poruszone różne ważne wątki, ale oczywiście jeden z tych najważniejszych wątków to ustawa o Sądzie Najwyższym. Po nowym roku politycy wrócą do pracy nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Już w styczniu, tak jak też zapowiedział Piotr Miller. Tutaj prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że za wiele na ten temat teraz powiedzieć nie może, ponieważ dalsze konsultacje są niezbędne. One się będą odbywały. Kto może wieść prym w tych konsultacjach teraz? Czyjeś środowisko prezydenta, premiera czy właśnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Bez porozumienia tych wszystkich środowisk nie będzie, że tak powiem, ostatecznego sukcesu. I to jest tak, że w tej całej dyskusji dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym, ale też w ogóle dotyczącej
przepisów umyka nam prosty, no, prosta zasada, że w zasadzie w tym momencie jest tak, że można stworzyć dowolną ustawę w Polsce i tak nic z niej nie wynika. Znaczy, przecież mamy przepisy chociażby o tym, że postępowania dyscyplinarne powinny być wytaczane sędziom w momencie, kiedy kwestionują oni immunitet, czy też mandat innego sędziego. No i co się dzieje? No, masowo robią to sędziowie w Polsce. Nie spotyka ich żadna konsekwencja, bo prawo nie jest stosowane. Więc tak naprawdę trochę gubimy się w tych, bym powiedział, przekomarzaniach o tym, co jest prerogatywą prezydenta i czy co może być podważane i co nie może być. Prawda jest taka, że nominacje prezydenta już są podważane. Już środowiska sędziowskie nic sobie z tego nie robią. Nie robią sobie nic z ustaw, nie robią sobie nic z prawa. I można zapytać, jak szatniarz w misiu, no i co im możemy zrobić? No nic im nie możemy zrobić, bo broni ich Unia Europejska, z którą my byśmy pewnie się chcieli porozumieć co do miliardów i co do KPO. No i trwa więc takie, mam wrażenie, propagandowy spór wszystkich ze wszystkimi, którym już chyba nikt nie wie dokładnie, o co chodzi. Tylko pytanie, kto właśnie merytorycznie usiądzie do tej ustawy tutaj z naszej strony, bo no, cały czas czekamy na te pieniądze. W tym roku już nie, ale w następnym no, liczymy, że będą w pierwszej części, w pierwszym kwartale pierwszego roku. Jak pan to ocenia, panie redaktorze? No, wydaje mi się, że powinno się udać jednak doprowadzić do tego porozumienia. Wydaje się, że Polska no wysłała politycznych sygnałów już naprawdę multum co do tego, że chce się z Unią Europejską jednak dogadać. Oczywiście Unia Europejska będzie to oczywiście przeciągać, bo to przecież są decyzje polityczne co do tego, czy te pieniądze nam zostaną wypłacone, czy nie zostaną i w jakiej formie, czy będą drzeć koty o to, o tamto. To wszystko jest tak naprawdę polityką, tak jak rozumienie prawa jest już w Polsce polityką. Ten węzeł gordyjski jest w tym momencie trudny do przecięcia, ale ja mam wrażenie, że on zostanie przecięty dopiero podczas wyborów parlamentarnych, niestety. I tak mam wrażenie, że niezależnie od wyników po prostu ktoś będzie musiał pójść po rozum do głowy. Panie redaktorze, w tym wywiadzie też jest ten ciekawy wątek Radosława Sikorskiego i tej kary, która została nałożona na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mówi w wywiadzie, że będzie musiał sprzedać dom. Chodzi tutaj o wyrok sądu. Natomiast wokół też Radosława Sikorskiego dzieje się wiele podejrzanych rzeczy. Dzisiaj wiemy, że jego źródła dochodów mają być skrupulatnie sprawdzane przez odpowiednie do tego instytucje. Ale przejdę do tej kary. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że bardzo dziękuję za wszelkie zbiórki, ale żadnych pieniędzy od obywateli nie przyjmę. Będę musiał to jakoś rozwiązać. Najprawdopodobniej być może sprzedam dom, ale tam okazuje się, że jest właścicielem też 1/3 tego domu. Tutaj Radosław Sikorski prowokuje wpisami na Twitterze też a propos tego domu. Jak pan ocenia sytuację, no właśnie co zrobi prezes Jarosław Kaczyński? Tutaj mam wrażenie, do czynienia z pewnym biznesem, w którym jeszcze bierze udział portal Onet, który zaśpiewał za te przeprosiny 700 tysięcy złotych i też zwiększył te wyceny w toku postępowania od tam 40 paru aż do tych 700 tysięcy. No to tylko pokazuje to właśnie, takie działania pokazują, że w Polsce jest problem z praworządnością. Że jest to wszystko. A pamięta pan, panie redaktorze, podobne wyroki, że właśnie takie kary były nakładane?
Szczerze powiedziawszy, tak z pamięci sobie nie przypominam, chociaż rzeczywiście ten model dotyczący przeprosin i ten model biznesowy tam gdzieś tam się przewijał. O ile pamiętam, my też w Gazecie Polskiej też mieliśmy takie problemy. Więc to w jakiś sposób się tam... No, jest taka pokusa, żeby wykorzystywać niezbyt mądre polskie sądy do tego, żeby zarabiać bajońskie sumy. Nikt nie wie, o co chodzi tak naprawdę nadal. No, poza tym, że najprawdopodobniej po raz kolejny okaże się, że Radosław Sikorski ma łeb do interesów i wie, jak zarabiać duże pieniądze. No, to jest jedyny, mam wrażenie, jedyny wniosek, który po tym procesie będziemy mogli wysłać. Panie redaktorze, przejdźmy teraz bardzo proszę do również tematu bardzo ważnego. Kilka osób zostało oskarżonych w tej aferze. Dopiero ruszają procesy. Takie informacje możemy przeczytać na temat afery GetBack już jutro na antenie Telewizji Republika o 20:10 właśnie premiera firmu Sylwestra Latkowskiego. Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack. Bardzo proszę, zobaczmy zwiastun. Państwo przyjęli taktykę milczenia w momencie, kiedy jest to jedna z największych afer, 9 tysięcy osób jest poszkodowanych. Wszystkie chwyty dozwolone, afera GetBack. Film już jutro na antenie Telewizji Republika o 20:10. A z nami Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Panie redaktorze, 9 tysięcy osób poszkodowanych, wielkie miliony w tle, 30 milionów złotych. Takie kwoty dotyczą tej afery. Nikt do dzisiaj nie poniósł odpowiedzialności karnej. Dlaczego? No z tego co wiem, to jeszcze są tam postępowania i stawiane są kolejne jakby zarzuty i kolejni aferzyści są ujawniani. Rzeczywiście ta afera jest olbrzymia i jest skomplikowana, jest szemrana od początku, od jakby czubka tej piramidy aż do podstaw. Dobrze, że taki film zostanie opublikowany, bo mam nadzieję, że on zbierze te wszystkie wątki, bo po prostu jest to afera, którą mam wrażenie, że dziennikarz powinien się zajmować, w zasadzie ten cały sztab dziennikarzy, a mam wrażenie, że trochę przechodzi to wszystko bokiem i trochę się za mało o tym wszystkim mówi. No, GetBack był firmą bezczelną, która próbowała się uwiarygadniać, która próbowała rozgrywać politykę. No, zresztą przez jakiś czas przecież forsowano taką narrację, że to afera Prawa i Sprawiedliwości, no, co było pewnym absurdem. Dobrze, że jednak te postępowania się toczą, że prokuratura robi swoje, że KNF robi swoje, więc i no i dobrze, że też dziennikarze. Panie redaktorze, a propos tego właśnie, jakie działania są podejmowane, to tutaj Sylwester Latkowski, autor tego filmu, również przekazał nam informację. Przed rozpoczęciem prywatnego pokazu filmu okazało się, że komercyjne seanse, które miały odbyć się w kolejnych dniach, zostały odwołane przez naciski zamieszanych w aferę. Jak pan to skomentuje?
Niewykluczone, że tak właśnie było i że tego filmu, co niektórzy się boją, ja sam jego nie widziałem, więc nie umiem powiedzieć szczegółów co do szokujących treści. Chętnie go zobaczę i czekam na niego, tak samo pewnie jak widzowie Telewizji Republika. Oczywiście, że tak. Już jutro o 20:10 na naszej antenie. Panie redaktorze, to na koniec zapytam, czego oczekujemy po tej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych? No ja myślę, że będziemy oczekiwać tego, że jednak Amerykanie potwierdzą w jakimś stopniu wsparcie dla Ukrainy i mam nadzieję, że będzie to kolejny krok do zwycięstwa Ukrainy nad Rosją i Imperium Rosyjskim. Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję panie redaktorze i wesołych świąt, gdybyśmy mieli się już nie spotkać. Już. Wesołych, pani redaktor. Wesołych i spokojnych. To oczywiście życzenia dla naszego redaktora, natomiast dla naszego gościa, ale te życzenia kieruję również w stronę naszych widzów. A już za chwilę Łukasz Pacholski, Wojsko i Technika. Proszę pozostać z nami.